bolesne pożegnanie. Przyszło pożegnać niezwykłą postać, której doczesne życie zawdzięczam. Kres bólem dał sygnał się rozstać i pamięć wspomnieniem uwieczniać. W bogatym sejfie historii wydarzeń smutne źrenice żalem zmoczone widzą wstecznością moc wrażeń, które matczyną miłością zdobione. Choć w sercu głębokie rozpaczy rany zgotował koniec żywota ziemskiego, nadzieją i wiarą jest znany byt wieczny u bram wszechmocnego. A kiedy nadejdzie chwila oddania pod sąd ducha mojego, ona mnie będzie miła, gdy matkę napotkam u Boga dobrego. Siła radości wtedy wypędzi szarańczem trosk znojów ziemskiej pielgrzymki. Z matką przyjaźnie będę gawędził, podziwiał od Boga nam upominki. Niechaj uwięzi w lochu bez sensu wiara Kościoła martwą koncepcję. Nie ma żywota bez kresu, bezsilne są modły o taką intencję. Andrzej, ty ułożyłeś ten wiersz dla swojej mamy pośmiertnie, tak? 3 października 2010 rok. Ten wiersz został ułożony, kiedy dowiedziałem się, że matka nie żyje, a 4 października wyjechałem swoim autem na pogrzeb mojej matki do Polski. Wtedy pracowałem we firmie legalnej. A jaki to jest tytuł wiersza? Bolesne pożegnanie. No, ładnie, dziękuję. Dziękuję. Że policja się pyta ciebie, czy jest ktoś, kto się opiekuje pana gazetami. Ten się wyznaczył. Ty powiedziałeś, że tak, jest, kto się opiekuje. Potem widziałem, jak dwóch gorzkich Polaków stało i przy tych gazetach. Ja widziałem osobiście. To tak myślałem sobie, że to są twoi ludzie, którzy zaangażowali do wydawania. Nie wiem. Oni oskarżą. No. Bo gdybyś powiedział, Andrzej, weź się zaopiekuj, to ja... No. Ja bym cię widział tutaj. Jak to? Jak ja się byłem tłumaczem twoim?